uważamy, że ten rok będzie dalej dla spółek ogólnie dobry, czyli w całym 2018 roku liczymy, że 10-15% wzrostu na szerokim rynku, przy czym podobnie jak w zeszłym roku, naszym zdaniem spółki duże będą się zachowywały dobrze, spółki małe i średnie, stopa zwrotu gdzieś, no powiedzmy tak jak WIG20, może troszeczkę mniej, niespecjalnie oczekujemy, żeby one były jakoś wyraźnie lepsze od tych spółek największych. To w takim ujęciu jakby indeksowym. Jeśli chodzi o same spółki czy konkretne branże, no to w tym roku, podobnie jak w zeszłym, głównym wyzwaniem będą koszty pracy, które się przekładają na oczywiście różne branże, natomiast no niestety znowu, podobnie jak w zeszłym roku, najtrudniej będą miały spółki małe i średnie, im jednak najciężej będzie to przerzucić w postaci na przykład wyższych cen na klientów czy kontrahentów. Spółki duże będą miały w tym zakresie troszeczkę łatwiej, no i to będzie taki niestety dominujący czynnik w 2018 roku. On w pewnym zakresie naszym zdaniem już będzie kompensowany, to znaczy o ile w zeszłym roku część spółek została zaskoczona tymi kosztami pracy, no to teraz już te spółki o tym wiedzą, w związku z czym liczymy na to, że część, przynajmniej część, jeżeli nie całość tych podniesionych kosztów pracy będzie mogła być przełożona na wyższe ceny przy nowych zamówieniach, cennikach i tak dalej, no co powinno wpłynąć na to, że te marże no już nie powinny spadać tak jak w zeszłym roku.